Do programu Daj się poznać zapraszamy osoby, które znane z działalności w naszym mieście, podziwiamy, a tak naprawdę nie wiemy, czym się zajmują, kim są, czym się interesują, jakie mają ambicje. Dzisiaj prezentujemy kobietę zwyczajną, ale niezwyczajną. Mamę, babcię, kuzynkę, osobę, z której rodzina jest dumna, koleżankę, przyjaciółkę, Barbarę Skawińską. Czym sławiła się pani Basia? Pani Basia recytuje wiersze, fragmenty prozy znanych lub mniej znanych autorów. Występuje, bierze udział w konkursach w całym kraju, osiągając nagrody, wyróżnienia i inne trofea. Ale o tym opowie nam sama. Witamy w programie. Dzisiejszym naszym gościem jest wyjątkowa osoba, perełka można powiedzieć, Tomaszowska Kwiatkowska, a jest to pani Barbara. Witamy serdecznie. Pani Barbaro, dziękujemy, że przyjęła pani nasze zaproszenie. To ja dziękuję za to, że mnie państwo zaprosili. Nie spodziewałam się. Pani już gościła u nas w programie, ale to było dawno temu, to już historia można powiedzieć. Dlatego jesteśmy może winni Tomaszowianom, widzom, przypomnienie pani osobowości, pani sylwetki, pokazanie pani jeszcze raz. Pani Barbaro, proszę nam powiedzieć, skąd taka pasja, skąd w pani taka chęć, takie zamiłowanie do recytowania? To się zaczęło jeszcze, no, można powiedzieć, w dzieciństwie już jakieś tam wierszyki zawsze. Musiałam mówić przyjaciołom moich rodziców na imieninach. No Basia jakiś tam wierszyk musiała powiedzieć. Potem w szkole podstawowej również. Wszelkie tam uroczystości szkolne, no to jakiś tam wierszyk trzeba było powiedzieć. No i to tak gdzieś we mnie chyba, nie wiem, siedziało. Potem długi czas nie było nic, to znaczy nie. Jeszcze w szkole podstawowej, tu w Tomaszowie był pan Stanisław Wilczyński, założył zespół taki teatralny, taneczny. No i ja właśnie do tego zespołu tanecznego się wciągnęłam. I no dłuższy czas to tam było. Jakieś tam wiersze też na akademii, bo wówczas to zawsze te akademie były przecież takie modne. To się mówiło, recytowało jakieś tam wierszyki. No i potem była długa przerwa. Jak poszłam do pracy w Wistomie i tam się zjawił właśnie pan Stanisław Wilczyński. Założył zespół amatorski teatralny. No nawet wystawialiśmy sztukę Leona Kruczkowskiego Niemcy. Bardzo fajna rzecz, poważna i no miałam tam główną rolę Rut. Potem pan Wilczyński odszedł i za jakiś czas przyszedł pan Aleksander Zaleski. Też się stworzył zespół teatralny, no oczywiście też tam się wciągnęłam. No wystawialiśmy Grzech Żeromskiego. Tam poznałam mojego męża. Pracował w dywanach i pan Zaleski tam był wcześniej i znał go i przyciągnął, że tak powiem, do Wistomu. No i pobraliśmy się, potem przyszły dzieci i się skończył teatr. Zaczął się teatr domowy. No i była długa przerwa. Nic nie było z teatrem związane, ani z recytacją absolutnie. Potem po śmierci męża wciągnęły mnie dziewczyny do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tam myśmy mieli i mamy w dalszym ciągu siedzibę w MOK-u na Browarnej. Tam była instruktorką teatralną pani Ania Nowak. Młoda dziewczyna, ale pasjonatka, no pracocholiczka mogłabym nawet powiedzieć. Fantastyczna dziewczyna. I ona nam dała teksty do recytowania. No i tak się zaczęło. Ona organizowała nam właśnie konkursy, szukała gdzie jaki konkurs jest. I tam się jeździło i się zdobywało nagrody różnego typu.
I od wyróżnień począwszy, ja nawet w Oświęcimiu dostałam fantastyczne, to było przeżycie niesamowite. Ale zatrzymajmy się, powolutku dojdziemy do tych konkursów, Pani osiągnięć. Pani Basiu, ale nie chciała Pani tak nigdy jak, może nie wiem, sąsiadki, koleżanki z ławki, gdzieś tam z przedbloku, czy z ogródka poplotkować, porobić na drutach. Taki może monitoring osiedlowy. Nie interesowało Panią spędzanie w taki sposób wolnego czasu, tylko wolała Pani, no właśnie, uczyć się tych strof dla Ciebie. Tak, to wierszy, się zgadza. Prozy. Nieraz mnie zapraszały sąsiad, jak przychodziłam na ławeczkę przed blokiem. Mówię, nie, to nie dla mnie. No cóż, usiądę i co będę z nimi gadała? Właśnie jak pani mówi, plotkować z nimi? Absolutnie. Na drutach, owszem. Na drutach bardzo lubię robić. I nawet niezłe rzeczy mi wychodzą. Ale plotkować przed blokiem nie, to nie dla mnie. Rzeczywiście wolałam książkę, wolałam rozrywkę, krzyżówkę, ale nie przed blokiem siedzenie. To nie było dla mnie. W swoim w ogóle życiu kochała Pani pewno książki. Tak. Interesowała się Pani teatrem. Tak. Jeżeli książki, to jakie? No, przeważnie obyczajowe. Wcześniej miałam taki zapał do kryminałów. No, Agaty Christie to chyba wszystkie książki przeczytałam. A teraz to właśnie bardziej takie obyczajowe. Teraz dostałam na urodziny książkę Michała Rusinka. No, jeszcze nie rozpoczęłam czytania, ale jak ją tak przekartkowałam, no, to taka na czasie opisanie. Zresztą Rusinek bardzo fajnie pisze. Proszę nam powiedzieć widzom młodzieży, szkolnej młodzieży szczególnie, jak się uczyć tekstów? Pani najdłuższy tekst? Mój najdłuższy tekst 42 minuty. To był monodram. Ale to jest za długo. Chociaż mam koleżankę Ela Ołbek, ona się teraz właśnie zajmuje monodramem i jest w tym bardzo, bardzo dobra. Druga Ela Jakubczyk. To recytatorka naprawdę fantastyczna. Fantastyczna. Otrzymuje, no ją cały czas konkursami się interesuje. No i nagrody ma z wysokiej półki. No to jak się nauczyć takiego tekstu na pamięć? Boże, trudno to określić. No każdy inaczej. Wiem po swoich właśnie koleżankach, które wymieniłam wcześniej. Inaczej się uczymy. Ja na przykład tekst muszę przeczytać kilka razy, żeby już gdzieś w pamięci on się, zresztą ja wzrokowo też dużo patrzę na to. Jak potem mówię tekst, to ja go widzę, więc to mi jest łatwiej. Ale no w ten sposób ja się uczę, że czytam kilka razy, no i potem po jednej zwrotce. No jakoś to leci, nie wiem, no naprawdę. A czy gdzieś pani szkoliła swoją pamięć? Nie, absolutnie nie. To po prostu, no, trzeba ją w ten sposób utrwalać, że po prostu, no, czytać dużo i zapamiętywać ten tekst. Nie da się chcieć ukryć. Go zapamiętać. Pani Basiu, to jest talent. To po no, prostu może jest i tak, talent. Może i tak, może ma pani rację, no, gdzieś tam, no trzeba mieć i trzeba mieć pasję. I trzeba chcieć. Młodzieży trzeba chcieć. Musi się wam, to nie tak, żeby się chciało chcieć, o. Tak. To jest piękne powiedzenie. To jest apel do młodzieży właśnie. Żeby się chciało tak, chcieć. Nie siedzieć przy komputerach i komórkach tylko, a czytać. Bo nawet młodzież pisać nie potrafi ładnie. No. Nawet tych SMS-ów nie potrafi napisać. Tak, składnie. I jakie błędy ortograficzne w tych SMS-ach. Tak. No. To mnie bardzo drażni, no ale cóż. No. No dobrze, no to skoro pani pasja, pani talent, to teraz przejdźmy do pani osiągnięć. Wow. Bo jest ich niemało. Zaczęło się, o ostatnich w ogóle nic nie wiemy. Jest sporo tego. Thank you.
zaczęło się chyba w 11 roku, właśnie jak pani Ania Nowak z MOK-u nas wybrała do recytacji w Oświęcimiu pierwszy raz. I od razu dostałam drugie miejsce, egzekwo Zelą Ołupkową. No i niespodziewanie jeszcze raz mnie wyczytują do wyjścia. Nagroda publiczności. Boże, łzy w oczach miałam, chciałam podziękować i nie mogłam. Klucha w gardle i nie spodziewałam się czegoś takiego. Najpiękniejsza fantastyczny nagroda. Fantastyczny tekst. Rzeczywiście, no widocznie dobrze powiedziany, spodobał się publiczności, a to jest największa nagroda, jaka może być. No potem były tak zwane OKR-y, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, to tak etapowy, że tak powiem. Najpierw powiatowy tu u nas w Tomaszowie, no więc jak się zdobyło pierwsze miejsce, to potem jest rejonowy w Piotrkowie. Jak się zdobędzie pierwsze, drugie, trzecie, to jest się zakwalifikowanym do wojewódzkich, a stamtąd z wojewódzkich do centralnych. No i to tak się zaczęło i tam były pierwsze miejsca i drugie i trzecie i wyróżnienia różnie. A jeszcze wracając do tych sztuk teatralnych, właśnie jak była pani Ania Nowak, to wystawialiśmy, to była no, pasjonatką dziewczyna, naprawdę zaangażowana. Wystawialiśmy sztukę Wizyta starszej pani. Zrobiła taką urywkową, no i tam też zdobyłam nagrodę aktorską. No to chyba mam trzy te nagrody aktorskie. I też potem Ania robiła taką ofiarę, ofiara w bóstwo przemieniona. To też aktorską nagrodę tam zdobyłam. No i potem było tych ogólnopolskich konkursów w Skarżysku, w Ostrowcu. Były też pierwsze miejsca, drugie miejsca, nie było nic. Też tak się zdarzało. Też tak się zdarzyło, że żadnej nagrody, bo akurat jurorowi nie odpowiadało, albo autora nie lubił, też tak było. No różnie to bywało. No trochę jest tych nagród rzeczywiście. I to tak, mówię, zaczęło się od 2011 roku. To wtedy, kiedy się zapisałam do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I bardzo dobrze. Tam wszystkie, na przykład pani Ela Ołubek czy Ela Jakubczyk, to są moje przyjaciółki i dziewczyny młodsze o nie powiem ile lat. Także może dlatego tak właśnie się interesuję, pasjonuję tą recytacją, bo one również jesteśmy zaprzyjaźnione i z młodszymi, jak człowiek przebywa. To zupełnie jest inaczej niż jak ze starszymi paniami, co tylko narzekają, że ty ją boli, tam ją ściska i siedzi i się martwi i czeka chyba, kiedy ta kostucha przyjdzie. Nie, nie, trzeba nie myśleć o tym po prostu. To jest sposób na życie. Sposób, prawda? Na życie, można tak powiedzieć. No. Pani Basiu, ale te koleżanki ze studiów teraz. Tak. Czy one również biorą udział w konkursach? Czy tak, również oczywiście tak? Biorą udział w konkursach, są bardzo dobre. I nawet Ela Ołupkowa zdobyła Grand Prix właśnie za monodram. Ela Jakubczyk w konkursach teraz już, to było chyba w tym, nie w ubiegłym roku, albo w tym na początku, też zdobyła Grand Prix za recytację. Także to są naprawdę kobiety, też z pasjonatki właśnie książek, recytacji. Ela Ołubek teraz właśnie w monodramach jest bardzo dobra. I dziewczyny no, naprawdę dużo młodsze ode mnie, i może dlatego, że z młodszymi człowiek przebywa, inaczej jest. Tak jak powiedziałam, nie siedzieć, nie utyskiwać, że coś tam człowiekowi dolega, bo normalne, PESEL jest jaki jest i musi dolegać. Proste, trzeba z tym żyć, pokochać to, co się ma i cieszyć się każdym życiem po prostu. Pani Basiu, ale pani nie odpuszcza. Pani cały czas jeszcze się uczy nowych tekstów. Tak, już mam zamiar, teraz też szukam nowego tekstu, żeby po prostu potem przekazywać to innym, pokazywać. No, nawet powiem, że byliśmy teraz w Skierniewicach. Zaprosili nas klub seniora w Skierniewicach. Zaprosili nas, żeby im umilić wieczór, bo widzieli nas właśnie Węczycy. Pan Mietek Kincel, pani Jadzia Kocik i ja.
byliśmy w trójkę, ja jeszcze pan Kazio Matecki, śpiewający też. Słyszeli nas, podobało się, zaprosili, proszę bardzo. I było świetnie. Pan prezydent nas uhonorował nagrodami rzeczowymi. Nie spodziewaliśmy się tego. No i pięknie. No, to, co się ma w sobie i w pamięci, to nie tylko dla siebie. Trzeba po prostu przekazać innym. No i teraz są takie różne właśnie... Pamięć ma pani niebywałą, to trzeba przyznać. No nie wiem, jak to się dzieje. No po prostu jest, no. Ale mówię, no trzeba ćwiczyć, nie siedzieć przed telewizorem, gapić się w to i słuchać robienia wody z mózgu, no po co? Pani trzeba ten mózg ćwiczyć samemu swoimi tekstami. Taką nowinkę jakąś powie nam pani dzisiaj? Z tych ostatnich tekstów wyuczonych? Najnowszych ostatni tekstów? Nie, ostatni to nie jest, ale jest fajny tekst. Powiedziałabym i za ten tekst właśnie w Oświęcimiu dostałam nagrodę publiczności. No to słuchamy. Ale ja musiałabym tutaj mieć kogoś koło siebie. Pana. Poprosimy tutaj członka naszej ekipy telewizyjnej, pana Mariusza Pieczko. Pan podobno zajmuje się akwizycją. Chciałam zwrócić się do pana z propozycją, bo mnie tak się dziwnie porobiło w życiu, że ostatnio, nie wiem jak to powiedzieć, no dużo uczuć mam na zbyciu. Czy pan słyszy, jak to moje serce wali? Co godzinę uczuciowy mam zawalik. Tak się szybko zakochuję, że aż wstyd. Na ten nadmiar uczuć niech pan znajdzie zbyt. Pan je pewnie gdzieś korzystnie ulokuje. No może ktoś akurat uczuć potrzebuje? A może kupi je samotny strasznie ktoś? W każdym razie ja, ale na razie, mam ich dość. W moim sercu tłok jest niewyobrażalny, jak pod sklepem przed świętami na Centralnym. Nawet Halny nie potrafiłby ich zmieść. No a w tym sercu muszą się ze sobą gnieść. Michał, Krzysiu, Leszek z liceum, Staszek, no, dzisiaj śpiewa Tedeum. Sąsiad sprzeciwka, mąż cioci Zosi, a i Piotruś, co za mną tornister nosił. I taki, on kiedyś kręcił się przy mnie, a już nie pamiętam, jak miał na imię. I Janek, a i aktor, który grał Zorra, i Grzesiek, którego poznałam wczoraj. Czy pan słyszy, jak to moje serce trzeszczy? Oni wszyscy się w tym sercu nie chcą zmieścić, bo razem to siedzi ich tam Andrzej, Adam, Grzesiek, Michał, Mariusz, chyba ze 100. Pan mi nie wierzy. To niech pan dotknie mnie. No niech pan... Oj, nie tu, nie tu. Tu. 100. A jak policzyć, to jeszcze więcej, bo Jacek z wojska... O Jezus, jakie pan ma ciepłe ręce. Jacka z wojska się przesunie trochę w bok. Pan się wciśnie. Wystarczy zrobić pierwszy krok. Barbara Skawińska, proszę państwa. No jest pani wyjątkową osobą. Dziękuję. Jak widziałam na wstępie, Kwiatkowska, nawet nie wiem, czy się nie chowa przy pani. Hanka Wylicka, nasza Tomaszowska. A, dziękuję bardzo. Pani Basiu, recytacja to jest tak samo gra aktorska, wcielanie się w daną postać, prawda? To taki idol, bohater pani. O Boże. Aktor wyjątkowy. Nie mam takiego. Naprawdę, wielu mi się podoba aktorów. Chociaż teraz szczerze mówiąc, to ja tych polskich seriali mało oglądam, także tych aktorów nowych też nie znam. Ze starych to raczej no bardziej kobiety, o właśnie Kwiatkowska, Bielicka, no i Alina Janowska. Alina Janowska, właśnie ten tekst Mścicielka Mariana Załuckiego, to przypadkowo na YouTubie zobaczyłam występ właśnie Aliny Janowskiej.
no się zachwyciłam, mówię, no muszę to zrobić, muszę. Do biblioteki Załuckiego wypożyczyłam, skserowałam. No i się nauczyłam i powiedziałam. I za ten tekst zdobyłam, no, chyba dwa czy trzy pierwsze miejsca i jedno trzecie. Czas to czwarty wymiar. Czy można czas zawiesić na drzewie? Nie można. Ale można w czasie. Dlatego pewnie dostałam 6 miesięcy z zawieszeniem na 2 lata. No, niby logiczne, ale niesprawiedliwe. Za fizyczne i moralne znęcanie się nad powodem. Powodem był mój mąż. Powód zawsze musi się znaleźć. Ale proszę narodu, ja nie biłam powoda bez powodu. Nie no, to nie wódka, alergia. Proszę sędzi, na widok męża ręka sędzi. Pijaństwo wpisali mi do sądowych kronik. No, czyż przed własnym mężem dmuchać mam w balonik? Fizycznie owszem, no, czasem się go walnie, ale moralnie? Wolałabym niemoralnie. No, ale niestety odpada. Klops. W małżeństwie już od świtu zmierzcha. Małżeństwo to jak warszawska defilada. Wola maszeruje, ochota już przeszła. Gdy wracam, łeb mu kornie zwisa, a ja spoglądam na nie z zadumą. A potem cytuję mu Camusa. Ty drzumo! Wzrostu ma prawie 2,5 metra. Za sobą prawo, a przede mną Pietra. Choć po wczorajszym jeszcze mu nie obeschło, podchodzę i mówię. Mieciu, podaj krzesło, nie to niziutkie, nie to tamto. Przysuwam, włażę i manto. Biorę na świadka każdą żonę, że historycznie uzasadnione. On pyta mnie, za co? O, lebiego, a choćby za 6 żon Henryka VIII. Do Anny Boleyn w zaświaty wysyłam telegram. Anno, głowa do góry, ja tu się odegram. Mężczyźni, ja nie znam litości. Porzućcie wszelką nadzieję. Oto jest ręka sprawiedliwości. Nie ta, tom go leje. No, przypatrzcie się tej wątłej rączuchnie. A miecio puchnie. A, bo to idea daje jej podnietę. Bo to nie zwykłe pijackie drakie tam. Do bicia zawsze znajdzie się pretekst. Bitemu tam wszystko jedno jaki. Za łzy żon krzyczących do pomstę do nieba. Tą samą monetą, tyle ile trzeba. Za krzywdy wszystkich Polek w całym tysiącleciu. Masz mieciu, masz mieciu, masz mieciu. No a potem słówek kilka wypowiedzianych mężnie, które różnią się od słów elitarnych, tak jak Izba Lordów od Izby Wytrzeźwień. Każdy ma swój system nieparlamentarny. Kobieto, wstań i za mną idź. Niech wszystkie krzywdy nam się spłacą. A męża trzeba bić. Nie pytać, tylko bić. On sam już będzie wiedział, za co. A choćby nawet i niewinny był facet, historia zezwala, masz babo placet. A jeśli się którejś fajt łapa po szczęści, a to walka płci na zęby, na pięści. Lany poniedziałek dać mu na początek, a potem wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota i niedziela. Pani Basiu, faktycznie możemy się z Panią zgodzić, ponieważ już ta elita teatralna odchodzi powoli. Tak.
ten młody, nowy narybek nie do końca jest dobrze wyszkolony, tak? Brakuje dykcji, brakuje przygotowania. Z dykcją to jest bardzo źle u młodzieży, bardzo źle. Na konkursach, jak jeździłam, to właśnie jurorzy zwracali uwagę na dykcję. Nie potrafią wyrażać, akcentować tak, jak potrzeba niektóre wyrazy. Rzeczywiście, tu ma pani rację. No więc by się przydali tacy ludzie jak pani, którzy by jeszcze może kształcili młodych ludzi. Tylko, że młodzież nie bardzo się chce kształcić. To jest kolejny problem. Chociaż nie wszyscy, bo muszę przyznać, że jak jeździłam na konkursy, to mile zaskoczona, bo rzeczywiście młodzieży sporo jest, chcących recytować. Są tacy. Także nie można całej młodzieży podciągać pod ten chłam. Nie tak dawno obchodziła pani swoją rocznicę, nie mówimy jaką, ale piękne święto, bo wygląda pani nadal kwitnąco. Dziękuję. Pani Basiu, my od całej ekipy telewizyjnej dużo zdrowia, zdrowia, szczęścia i dalszych sukcesów. O Boże. Dziękuję wam bardzo. Nie, ja panią muszę uściskać. Z całego serca. Dziękuję bardzo. Boże, jesteście niesamowici. Nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Dalej proszę nam nasze uszy cieszyć, bo to jest bardzo cenne. Chciałabym, naprawdę chciałabym. Mam nadzieję, że jeszcze potrafię. Tego pani życzymy z całego serca. Przekazać, przedstawić. Zobaczymy. My dzisiaj dziękujemy za wizytę w naszym studio, dziękujemy za rozmowę. Państwo za uwagę, naszym Państwa gościem była Barbara Skawińska, Tomaszowska-Kwiatkowska. Pięknie dziękujemy. Ja również dziękuję Państwu bardzo.